Witaj, Rzymaszki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na lokacji Case Redux jako niemiecki Bliski Wschód. W ogóle się zorientowałem, że na samym początku, gdy tłumaczyłem tą nazwę, że ją dobrze przetłumaczyłem, po czym takie jakoś... Nie wiem, dlaczego się zbytnio zastanawiałem. Po prostu, że tak powiem... Czasami tak jest. Więc tak, w ostatnim odcinku zakończyłem tak, że musiałem trochę załatwić innych spraw w międzyczasie. No i przez to, że tam przekazaliśmy im wszystkim te rzeczy, które tam potrzebowali, to teraz, że tak powiem, Kanada tam zyskała trochę tych terenów i jej tam oddałem to, co tam potrzebowała. Więc jest w jakimś stopniu... cieszy się. Ogólnie to teraz mamy tą wielką wojnę z Rosjanami, która jest z jednej strony dobrze, z drugiej strony nie jest dobrze. Na pewno wysłaliśmy tutaj swoje wojska, tylko jeżeli dobrze kojarzycie po ostatnich odcinkach, to one tam w ogóle nic prawie nie robią, bo nasze dywizje, chociaż w miarę są ok, to nie są takie najlepsze. Nie mam nawet doświadczenia wojskowego. Tak, prawie całe doświadczenie wojskowe wysłałem na doktrynki. Oraz też, żeby się już nie męczyć tymi wszystkimi minusami, które mieliśmy. Teraz, jak sami widzicie, mamy minus 9 tylko w jakichś prowincjach, których kompletnie nie mogłem znaleźć. To po prostu jest spowodowane tym, że ja się tak bawiłem z tym i po prostu wszystko już usunąłem wszystkie takie rzeczy, które tutaj się wyświetlały nam, że takie, że o, tutaj masz złą autonomię i w ogóle. No, już to zrobiłem dlatego, że to było denerwujące, że mieliśmy minus 150. Wydaje mi się, że normalnie jakbym to miał robić, to totalnie by się nie mógłbym tego robić. Teraz, jak sami widzicie, znalazłem tą ostatnią chyba prowincję. Nie, to jest minus 8, ale to jest takie... Nie, to jest 100. Więc tak naprawdę muszę szukać tych wszystkich prowincji i później to znajdować i to jest denerwujące. Mechanika jest fajna, nie powiem, bo dużo modów chce to robić. Ja też ogólnie teraz pracuję nad kolejnym, gdzie też jest Imperium Osmańskie na początku gry. I się zastanawiałem, jak to zrobić, tą mechanikę, to już trochę tak ogarnąłem. Jeżeli chcecie mieć jakieś propozycje, na przykład jesteście zainteresowani, to możecie wpisać w komentarzach, jak to powinno wyglądać. Bo z tego, co ja na razie sobie tak wymyśliłem, to żeby po prostu było osobne okienko, które po prostu się... Żeby tak nie wchodzić po wszystkim, żeby było w jednym miejscu. I co jest coś w rodzaju właśnie takich... tych wszystkich pasków ładowania, że po prostu można zobaczyć, jak to się dzieje. No i w sumie w głównej mierze na tym polega mój pomysł obecnie z tym, no ale się oczywiście jeszcze zobaczy, jak to będzie. Jak na razie mod jest w fazie, kiedy dopiero ustawiamy wszystkie państwa, więc jeszcze trochę będzie. Dobra, może zróbmy sobie to po prostu tak po kolei, żebyśmy szli. Więc tak, jesteśmy na tym froncie. Jest kilka tam dywizji wroga. My mamy... Też wysyłamy już trochę dywizji. I wygląda na to, że jest zielone. To oznacza, że chyba nasz wróg nie jest aż taki mocny. I jedyny powód, dlaczego przegrywamy, to jest to, że... Nasi sojusznicy mają kompletnie, ale to kompletnie złe dywizje. Dobra, możemy dać już najbardziej agresywny. Bo to nie jest tak, że nasze dywizje są jakieś tutaj mega mocne. No i po prostu to mi się wydaje, że to jest coś związanego z tym, że te dywizje sojusznicze są trochę takie słabe. Ja wysłałem trochę dalej. Te dywizje może coś pomogą. Może, nie jestem pewien. W głównej mierze chciałem odepchnąć ich od tego. Widzę, że Zjednoczone Królestwo zostało odtworzone. No Niemcy to
przejęli wszystko, ale oddali Francuzom. Więc... trochę tak jest denerwujące. O, i jeszcze Włosi się zjednoczyli. Więc to też jest z tego. I nie wiem, czy to przez to, że ktoś skapitulował, czy co, ale... Serbia pojawiła się ponownie. Nie wiem dokładnie dlaczego, no ale już bywa. Okej, wygląda na to, że ustawiają pewien opór nasi wrogowie. My na szczęście już mamy manpower z powrotem, więc nie musimy się aż tak bardzo martwić. Jedyne co chciałbym, to sobie... podoba mi się, że dostaliśmy event, w którym tylko dostajemy jedną opcję, to jest zawsze znakomicie. Okej, dodajmy sobie tutaj infantry, dodajmy sobie trochę artylerii i to powinno być w miarę okej, te dywizje. Czego nie produkujemy? Ciężarówek! A w sumie tak, bo są potrzebne do tej dywizji. Ciężarówki w takim razie. A w ogóle tego MIO nie robiliśmy dla ciężarówek oraz widzę, że dając artylerii mnóstwo, powodowaliśmy to, że musimy trochę odesłać tutaj. Dajcie chwilę sobie tutaj rozdzielajmy. Może być tyle i tyle. Dobra, wydaje mi się, że w miarę ok, rozdzieliliśmy. No i potrzebujemy więcej stali. Wow, to jest coś takiego, że ja i tak importuję tej stali mnóstwo, a potrzebuję jeszcze jej więcej. Więc ciekawie. Ogólnie ostatnio patrzyłem, że artyleria rakietowa, ona wcale nie jest aż taka dobra. Ona po prostu jest tania, ale ma mniejsze staty. Okay, wygląda na to, że już się dywizje... że jednak byliśmy zbyt bardzo pewni siebie, ponieważ widać, że dywizje aż tak bardzo nam nie pomagają, więc... doślimy trochę ich z powrotem. I widzę, że chcesz nam wysłać... Halili. Patrzę, czy coś tutaj jest ciekawego. Ej, czy to nie jest jego żona? Okay, patrzę, co to jest. No, trochę wyzwoliliśmy tego, ale chyba... nie, tutaj chyba nie mamy korów na was. Wy nie jesteście muzułmanami, oni byli tutaj. Okej, ciągnijmy sobie dalej. Tutaj gdzieś mieliśmy to. Jak to wygląda? Nadal mamy minus 8. Ciekawe, gdzie to niby jest. Czy to jest jakieś takie zbugowane przypadkiem, że to jest prowincja, którą mieliśmy, ale teraz już jej nie mamy. Albo prowincja, którą totalnie, ale totalnie omijam. No, dlatego to jest trochę takie denerwujące. Okay. Wygląda na to, że my to totalnie marnujemy... marnujemy tutaj... nasze... zasoby, bo dosłownie... Yo! Mają tutaj 2000 myśliwców, a tutaj 0... 0, tutaj mają 1000. Bro, całe... wszystkie myśliwce mi wysłali tutaj. A dlaczego tak mało tego jest? Co tak się tutaj rozłożyło? Czyżbyśmy nie mieli tam wystarczająco lotnisk? Dobra, pytanie jest takie... jak to wygląda z zapasami? Zapasy są w miarę w porządku, bo najmniej, że nie możemy się teraz przebić przez nich. Jak to wygląda? Mają... o kur... ogromną obronę na prowincji, którą dopiero weszli. Ja mam w miarę dobry subatak, ale nadal. To jest coś takiego, że tutaj chyba potrzebne będą czołgi. Tak żebyśmy zaczęli produkować armię czołgów i wtedy może się nam uda przebić przez to. No, wreszcie możemy zrobić to. Co w obecnym czasie nie jest jakimś najważniejszą rzeczą. Nie powiem. Możemy tutaj porobić gamble. No to już jesteśmy tutaj. Nie będzie jakiegoś bypassu? No tak, jest bypass.
Na głównej mierze tutaj dostajemy bonusy, ale już w sumie dostaliśmy, więc aż takie ważne to nie jest. Okej, broń to jest zły znak, kiedy nie mamy broni. No. Zrobiliśmy pusza, ale w głównej mierze straciliśmy manpower. Gadają, że ruskie to w ogóle już nie mają zbytnio manpoweru. No. 6 milionów tracą. Ale to ruskie, to wiadomo, że to w pewnym momencie to jest coś takiego, że chodzą na kolejny poziom poboru i. I po wszystkim jest. I znowu trzeba czekać. Okej. Więc może sobie tutaj jakiś. Dajmy. To jest fajne, ale myślę, że to nie jest aż takie ważne. To bym wybrał, dlatego że w sumie w tą stronę bym szedł. Okej, bardzo chętnie. Okej, tutaj zawsze było takie różnice. Naprawdę nie rozumiem zbytnio z tym śniegiem, dlatego że ten śnieg to przecież wiadomo, że to jest tylko jedna pora roku oraz pewne terytoria, ale nie zawsze góry, więc. Zawsze mnie dziwi, dlaczego aż tak bardzo gra chce, żebyśmy to zrobili w taki sposób. Odpowiedź jest prosta, ponieważ nikt nie myślał o tym w taki sposób. Okej. No, Serbia się trzyma, bo wystawiła tutaj dywizję jakiekolwiek mogła. Bardzo chętnie przyjmiemy wasz sprzęt. Nie jest tak, że. Po prostu mamy problemy z naszą produkcją. A możemy jeszcze lepsze czołgi? A możemy, dobra. To wyprodukujmy te najnowsze czołgi i spróbujemy to popchnąć w jakiś sposób. Tutaj pokazuje, że w ogóle nie mamy szans. Gdzieś tutaj umieramy, więc. Dobrym pomysłem byłoby. No, wydaje mi się, że. To, co teraz zrobimy, to jest po prostu. Zrobimy taką. Olej. Olej totalnie koło naszego frontu. To sobie dajmy na dół. Kolej koło naszego frontu i jeszcze. Główne połączenie do tej kolei ulepszymy, bo widzę, że połączenie to takie na jedynkach idzie. I dodamy sobie jeszcze tutaj punkty zaopatrzenia. Tak naprawdę to nie pomoże zbytnio w froncie, ale przynajmniej. Przynajmniej poczujemy się lepiej. Na razie niech się buduje wszystko. Dobra. Wszystko na razie powoli tutaj idzie. Jeżeli chodzi tutaj o Kijów, no to zdobyli Kijów. To trochę jest takie, nie powiem, śmieszne. Gdzie wy pokazujecie tutaj? O, to jest to ostatnie miejsce, które nie znalazłem. Okej. Very low, no to. Jak to? Very low? Nie mogę zmniejszyć. Powinno być non. O, właśnie. I czy to wszystko? Nie, jeszcze coś jest. Wiedziałem, że jakaś taka mała prowincja. Galowie gdzieś stoją. O, tutaj jeszcze jest. A to tutaj trzeba będzie zapamiętać, że. Żebyśmy wystawili. Tutaj nie mamy. O, właśnie. Co to jest? Co to jest? Jest nasze, ale jest known, więc. Zbytnio nie mamy potrzeby tam nic robić. Okej, mamy już te czołgi. A jakbyśmy jeszcze mogli sobie trochę porobić do tych czołgów rzeczy. Tak to chyba już możemy sobie tutaj ustawić. Ale potrzebujemy doświadczenia. A więc poczekamy.
Doświadczenie z czasem przyjdzie. W takim razie tutaj poróbmy, bo to też do czołgów jest. I range. A, tutaj trzeba oba. I to jest to multi-role aircraft. Small and carrier, a to jest medium. Wydaje mi się, że tu pójdziemy do medium. Tak, no, tak to. Okej, okay, więc niech się tutaj robi. My dalej tutaj będziemy kontynuować. Jeżeli chodzi o kolej, widzę, że trochę nam przyjęli z powrotem. Ale już się budują tutaj piątki. Jak zwykle budują piątki, a na pewno powinienem coś innego budować. Okej, okay, widzę, że oni nas odepnęli to tak mocno, że jak my budowaliśmy tutaj, to już to nie jest na bieżąco. A więc spróbujmy sobie trochę dobudować. Jest coś takiego, że tutaj czego my budujemy? A, bo to front. Okej. Już nie musimy budować w sumie. Tutaj front poszedł do przodu, a tutaj się nam trochę cofnął. Na mierze o to chodziło. Okej, te piątki tutaj trochę zajmie. Jej! Ludzie są mniej wkurzeni. Okej, co to jest? Naval Dockyard. Chyba jest to lepsze. Okej, okay, dzięki. Przydajecie się. Teraz zobaczmy, czy już damaszek nie możemy tutaj zmniejszyć. Ile jest? 2%. No to jeszcze jakaś inna prowincja jest. Niech tutaj pojadą dalej. Tutaj widzę, że północ totalnie, ale totalnie się nie udało przebić. No i tak w sumie mało dywizji jest, ale zgaduję, że my też mało dywizji tam mamy. Okazuje się, że jest na zielono, no to spróbujmy pachnąć. No ta kolej dopiero się wybuduje za, nie wiem, za 2 lata, więc już zapewne po wojnie. Ale może być. Okej. Kolejne ulepszenia, czyli do czołgów. No już przed czasem, ale możemy dać już to. I w takim razie... O, mamy trochę tego. Dajmy sobie tego gościa. A tutaj coś do nas, tylko to możemy sobie dać. Tylko, że będziemy budować czołgi. Dobra, i możemy teraz... O, tutaj jest Armoker. Advanced. Czołg. Boom. I w takim razie zacznijcie go produkować tak na masową skalę. Potrzebujemy go. Okej. Okay. Możemy sobie dać to. Trochę tego. No i ogólnie polepszać. Dobra, wygląda na to, że już się tutaj przybijamy. No, ruskie to totalnie padają. Zgaduję, że już im manpower powoli zszedł. No, zwiększyli pobór, ale no, aż tak bardzo to im nie pomaga. Ale wygląda na to, że po prostu musieliśmy trochę przeczekać to. No i powoli tutaj widzę, że odbijają tereny. Okej, okay, coś tutaj możemy w sumie paliwo możemy porobić. Tam czołgi.
21. To ładna liczba, ale byśmy już chcieli porobić template'y. Okej. Okej, taki template podstawowy może być. I na razie go zacznijcie produkować. Czy on nam najbardziej brakuje czołgów? No, można było się spodziewać, że czołgów będzie brakowało. Co tutaj dalej mamy? Army Speed sobie dodajmy. No i wygląda na to, że no, już sobie radzimy. Już nasi sojusznicy bardzo obili ich i dzięki temu sobie radzimy. Więc może dajmy sobie mega agresywnie. Jeszcze się okaże, że to my do Moskwy wejdziemy, to dopiero wtedy byłoby śmieszne. I ten plan jest nawet dobry. Dobra. Kierujcie się na Moskwę. Reszta to niech tak sobie rozchodzi. No tam od północy to mają bliżej, ale to tutaj na południu się im rozwaliła cała... cały front. Okej. Tej lekki ulepszenie do artylerii. Zawsze chętnie. No i odzyskujemy te terytoria. Na nasze nieszczęście tutaj żadne to nie jest nasz claim. No, w głównej mierze to mamy klejmy na to, ale część z tych państw to w ogóle nie jest z nikim w sojuszu. A Kongo to robi taki sicko mode, dlatego że ona ma przeciwko sobie wszystkich, ale w głównej mierze to... w głównej mierze to po prostu jest coś takiego, że nikt nie jest razem. Tutaj część jest razem, ale nie wszyscy. O, Prince Albert jest teraz Kanady. A wy już jesteście liderem? Nie, jesteście memberem. Zgaduję, że jeszcze trochę poczekamy. Okay, co to jest? O, tak zawsze. Heroizm. Ale jak to wygląda? No już mało dywizji idzie w stronę Moskwy. Na nasze nieszczęście. To się... pozdobywajmy trochę tych. No tutaj widzę, że jakieś dywizje niemieckie nam tutaj wspomagają. Więc okej, idzie. No w głównej mierze to chyba się nam nie uda do Moskwy wejść. Dlatego, że nasze jednostki się strasznie podzieliły. Ale możemy to wykorzystać, żeby robić inne rzeczy. Te też są ważne. Okej. Okay. A, zapomniałem o tym, że mamy to. Tak ich dobijmy na samym końcu. Okej, okay, wyślemy was do Moskwy, niech się nie spodziewa Turków w Moskwie. Okej, okay, kolejne dywizje. Ty może nie musisz być na początku. I jakiego generała? O, tego. Kolejny, który był proponowany, ale my postanowiliśmy, że damy Niemców na samym początku. Nie weźmiemy. Pawlo nas wzywa, ale my nie. Nie, na jego wyzwanie nie wyjdziemy do wojny. Ja nie wiem, z kim on dokładnie wojuje, ale my wchodzimy do Afganistanu. Okej. Okay. Afganistan to chyba jest... A co my w ogóle mamy, Kory? Wygląda na to, że na... tak naprawdę na kraje arabskie. I tyle. Okej. Okay. Ulepszenie dla wielbłądów. Zawsze chętnie. O, jesteśmy już blisko. My się tak trochę wlaliśmy.
Jest aktywne, więc czekamy, jak się przestanie być aktywne i wtedy odpalimy sobie ponownie. Jak tam wygląda budowa? Wygląda na to, że już połączenia do stolicy lecą. Co to? Okej. Upadek był ich. Dobra. W takim razie dajmy sobie kilka pasów. I możemy sobie teraz pociągnąć to. Okej, więc tak, na pewno to wszystko dla nas. Ruskie to chyba oddamy tamtym. Ale w głównej mierze chciałbym zobaczyć, co tutaj mamy. Okej, więc tak, Niemcy. Wezmę wszystkie ruskie. Brytyjczycy to chyba tam mało co robili w tej wojnie. No mało co tam w tej wojnie byli. Niemcy też to wezmą. Okej. Teraz jest pytanie dalej. Kto był w tej wojnie? Na pewno nie wy. Chiny były, co oznacza, że im oddamy część terytoriów. Taką część możemy oddać, a resztę... Chodzi o to, że żadny kraj tutaj w pobliżu nie ma, który mógłby realnie to wziąć. Więc chyba Chińczycy będą musieli wziąć resztę. Chińczycy wezmą jeszcze Bhutan, a Niemcy oddamy Afganistan. Okej. I wydaje się, że tak podzielony świat jest piękny. Tutaj Chińczycy walczą z tymi, więc... A nie, Chińczycy są z nami. O, to dobrze, że im oddał. Dobra, a reszta jak to wygląda? Wygląda na to, że Mongolia nic nie robi. Okej, więc w sumie my już tutaj mamy w miarę przygotowane. Więc wydaje mi się, że wojna przeciwko tutaj Austrii byłaby dobrym pomysłem. Okej, ale musimy to jakoś mądrzej podzielić. Okej. Dobra, więc w skrócie wygląda na to, że kolejna wojna będzie z Austrią, żebyśmy przejęli tutaj te tereny. A dalej to chyba będziemy musieli wziąć jakieś niedobitki, które nie są w Entencie, dlatego że jest taki problem, że jakbyśmy zaatakowali Entente, to mielibyśmy ogromną wojnę, dlatego że w Europie Entente byśmy wywalili, ale... Ale po prostu ona by stała sobie na reszcie, dlatego że dobrze było, gdyby Brytyjczycy już byli liderem, bo po prostu wtedy byśmy mogli sobie coś ogarnąć, a widzę, że tutaj Kongo właśnie upada. Tak, zrobiło wielki sycamore, po czym upadło. Tak, możemy to wydać. A w międzyczasie sobie tutaj porobić jakieś zmiany. W głównej mierze wygląda na to, że nasze dywizje powoli się już robią, ale to w kolejnym odcinku już ogarniemy sobie wojnę z Austrią, więc to było tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Byłem Trachon. No to, cześć!